duże pokrętło. Ej, ja mam 25.
Piłsudskiego. Nasza uroczystość rozpocznie się o godzinie 18.45. Jej asystę wojskową stanowić będzie kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego. W dzisiejszej uroczystości udział wezmą m.in. przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, marszałek lotnictwa Sir Stuart Fitch oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Raimund Andrzejczyk. W trakcie dzisiejszej uroczystości zostaną wręczone medale stulecia utworzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a następnie odbędzie się pokaz muszty pana połączony z defilami. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you to the courtyard of the Royal Castle in Warsaw at the opening ceremony of the NATO Military Committee Conference. The ceremony will start at 6:45 p.m. The Guard of Honor is presented by the representative company of the military band of the Polish Armed Forces. The chairman of the NATO Military Committee, Air Chief Marshal Sir Stuart Fitch, and the Chief of the General Staff of the Polish Armed Forces, Lieutenant General Raimund Andrzejczyk, will participate in today's festivities amongst other guests. During today's event, medals marking the centenary of the establishment of the General Staff of the Polish Armed Forces will be awarded, which will be followed by a drill show and a military parade.
jest nas. Może ATM się zjeba.
Szanowni Państwo, już za chwilę nastąpi ceremonia wręczenia odznak okolicznościowych medal stulecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ladies and gentlemen, the ceremony of awarding medals commemorating the centenary of the establishment of the General Staff of the Polish Armed Forces will begin in a moment. W uznaniu zasług położonych na rzecz kultywowania tradycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej decyzją z dnia 25 września 2018 roku nadał odznakę okolicznościową Medal Stulecia Ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Medalem uhonorowani zostaną przewodniczący Komitetu Wojskowego, szefowie sztabów państw członków NATO oraz dowódców strategicznych sojuszy. In recognition of merits for cultivating tradition of the Polish Armed Forces, the Minister of National Defense, by virtue of decision from the 25th of September 2018, awarded the medal commemorating the centenary of the establishment of the General Staff of the Polish Armed Forces to the following. Chairman of the NATO Military Committee, Air Chief Marshal Sir Stuart Beach. Supreme Allied Commander Europe, General Curtis Michael Scaparati. Supreme Allied Commander Transformation, General Andrei Lanata. Deputy Chairman of the NATO Military Committee, Lieutenant General Stephen M. Shepherd. Deputy Supreme Allied Commander Europe, General Sir James Everard. Director General of the International Military Staff, Lieutenant General Jan Brooks. Chief of Defense of Albania, Brigadier General Bardo Kolchaku. Chief of Defense of Belgium, General Mark Kompernol. Chief of Defense of Bulgaria, General Andrei Botsev. Chief of Defense of Canada, General Jonathan Vance. Chief of Defense of Croatia, General Mirko Sundov. Chief of Defense of the Czech Republic, Lieutenant General Alice Opata. Chief of Defense of Denmark, General Georg E. Bisserov. Chief of Defense of Estonia, General Riho Tetas. Chief of Defense of France, General François Lecomte. Chief of Defense of Germany, General Eberhard Zorn. Chief of Defense of Greece, Admiral Vangelos Apostolakis. Chief of Defense of Hungary, Lieutenant General Ferenc Korom. Military Representative of Iceland, Mr. Arnor Sigurjonsson. Chief of Defense of Italy, General Claudio Graziano. Chief of Defense of Latvia, Lieutenant General Leonids Kalnins. Chief of Defense of Lithuania, Lieutenant General Jonas Vytautas Žukas. Chief of Defense of Luxembourg, General Alain Duchesne. Chief of Defense of Montenegro, Brigadier General Ilija Daković. Chief of Defense of the Netherlands, Admiral Rob Bauer. Chief of Defense of Norway, Admiral Hakon Brun Hansen. Chief of Defense of Portugal, Admiral Antonio Silva Ribeiro. Chief of Defense of Romania, General Nikolai Ciuka. Chief of Defense of the Slovak Republic, Lieutenant General Daniel Zmeko. Chief of Defense of Slovenia, Major General Alan Jeder. Chief of Defense of Spain, General Fernando Alejandre. Chief of Defense of Turkey, General Yashar Güler. Chief of Defense of the United Kingdom, General Nick Carter. Chief of Defense of the United States of America, General Joseph F. Dunford Jr. Commandant of the NATO Defense College, Lieutenant General Chris Whitecross. Resolute Support Mission Commander, General Austin Scott Miller. Bardzo dziękuję. Uprzejmie proszę osoby wyróżnione o wystąpienie przed trybunę honorową. I kindly ask the awarded persons to step in front of the official gallery.
O wręczenie medalu stulecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego proszę pana generała broni Rajmunda Andrzejczaka, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. I would like to kindly ask Lieutenant General Rajmund Andrzejczak, Chief of Staff of the Polish Armed Forces, to award the medals.
Dziękuję Państwu. Proszę o zajęcie się poprzednich miejsc na trybunie. Drodzy Państwo, przed nami pokaz muszty paralnej w wykonaniu orkiestry i kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, połączonej z uroczystą defiladą. Pragnę uprzedzić Państwa, że w trakcie trwania pokazu zostanie oddana salwa honorowa. Ladies and gentlemen, and now we will observe the drill show performed by the military band and the representative company of the Polish Armed Forces together with a festive parade. I would like to inform you that during the drill show, a gun salute will be fired. Thank you.
salwa honorowa zakończyła pokaz muszli paradnej, a już za chwilę rozpocznie się defilada. Ladies and gentlemen, the salute has ended the drill show and in a moment we will observe the military parade. Defiladę prowadzi dowódca kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego porucznik Marcin Halimski. The military parade is headed by the commander of the representative company of the Polish Armed Forces, Lieutenant Marcin Halimski. Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego w umundurowaniu trzech rodzajów sił zbrojnych. The representative company of the Polish Armed Forces in uniforms of three types of armed forces. Orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego, dowódca major Maciej Skrzypczak, tambur major młodszy chorąży Tomasz Pietka. The military band of the Polish Armed Forces, commander major Maciej Skrzypczak, drum major junior war officer Tomasz Pietka. Naszych gości prosimy o pozostanie jeszcze na trybunie honorowej. Zapraszamy Państwa do wspólnej pamiątkowej fotografii. I would like our guests to remain in their places and I'd like to invite you for a joint family photo. Zapraszamy przedstawicieli mediów. Bardzo Państwu dziękujemy. Uroczystość na dziedzińcu Zamku Królewskiego dobiegła końca. Ladies and gentlemen, the ceremony at the courtyard of the Royal Castle has just come to an end. Thank you very much.